koordynatorze Młodego Widzewa. Mogę tak oficjalnie się do Ciebie zwrócić, no bo taka jest z zamiaru tematyka naszej krótkiej rozmowy. Co się dzieje w tej najmłodszej strukturze pod egidą Czerwono-Biało-Czerwonej Rodziny? No dzieje się coraz więcej. Otworzyliśmy nowy ośrodek, centralny ośrodek Młodego Widzewa, mieszczący się tuż obok stadionu, przy ulicy Sępiej, więc to jest jedno jakby z takich dużych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Otworzyliśmy też sekcję dziewcząt, które od niedawna rozpoczęły swoją przygodę właśnie też z Widzewem. Krótko mówiąc, widzewianki, młode dziewczynki, które zapragnęły uprawiać piłkę nożną wraz z nami, ale też ruszyliśmy z sekcją już bardzo młodą, najmłodszą, bo to przedszkolaki, więc w zasadzie wszyscy ci, którzy już umieją chodzić, mogą do nas dołączyć, więc jest kilka wydarzeń, które można byłoby tak w skrócie w tym momencie o nich powiedzieć, natomiast chcemy, żeby to się rozwijało, żebyśmy mieli jak największą grupę młodych ludzi, która będzie zrzeszona w Widzewie i która będzie przy tym bardzo dobrze się bawić. Projekt Młodego Widzewa myślę, że rozwija się dosyć prężnie. Oprócz tego, że działamy na tych lokalizacjach, które funkcjonowały do tej pory, od tego sezonu mamy nowe grupy, nowe miejsca, nowe ośrodki, takie jak na Górniaku, tutaj u nas na Sępiej Młody Widzew Stadion. Są dziewczynki, są przedszkolaki, także myślę, że sporo się nowego od września wydarzyło w naszym projekcie Młodym Widzewie. Słyszę piłka, w tym samym zdaniu słyszę przedszkolaki. Brzmi trochę jak szaleństwo, bo oni mają krótsze nogi niż piłka jest wysoka na boisku. Czy to faktycznie jest taki krok niezbędny do tego, żeby ta struktura jak najwcześniej dzieci wyłapywała? To oczywiście słusznie wyłapałeś moje słowa, ponieważ to nie tylko piłka nożna, to nie jest jasno określona dyscyplina. To jest przede wszystkim dobry ruch, dobra zabawa, budowanie odpowiednich kompetencji społecznych, oswajanie się w grupie, umiejętność współpracy grupowej z dziećmi pomiędzy sobą, więc tu nie mamy jasnych specjalizacji. Piłka nożna nie jest jakby głównym celem, jest oczywiście dodatkiem zbliżonym do tego, co będą robić te dzieci w późniejszym etapie, natomiast teraz one mają się dobrze bawić, mają być sprawne ruchowo, mają być zdrowe, mają chętnie przychodzić na zajęcia, mają poznawać nowych ludzi, budować też tą widzewską społeczność i chętnie zachęcać następnych do tego i polecać, żeby do nas dołączali. Mamy świetną trenerkę, która zajmuje się najmłodszymi dzieciakami, która z nimi też się dobrze bawi, która ma mnóstwo w sobie empatii, która jest cierpliwa, która potrafi przytulić, ale i odpowiednio zachęcić do tego, żeby dziecko było aktywne, więc no, tym chcemy się charakteryzować. Tak naprawdę, jeśli chodzi o Młody Widzew, my cały czas słyszymy, że to jest prosta droga do akademii, która coraz bardziej się profesjonalizuje, no ale też musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, o czym ja nie ukrywam, słyszałem w kuluarach, że trzeba znaleźć nowe drogi dotarcia do rodziców, którzy mogą chcieć zapisać dziecko do Młodego Widzewa, zaktywizować je trochę, znaleźć dla niego sportowe zajęcie. Jak chcecie dotrzeć do takich rodziców? No, droga ma być dwubieżna w zasadzie, bo po pierwsze to Młody Widzew, to właśnie przedszkolaki, to dziewczynki, czyli taka bliska lokalizacja, bliska odległość do boiska, do tego, żeby rodzice nie musieli przejeżdżać na drugi koniec miasta, czy podróżować zbyt wiele kilometrów, tracąc cenny czas zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Więc ideą w ogóle funkcjonowania Młodego Widzewa jest to, aby było blisko, jest to powszechnie dostępne, więc każdy może do nas dołączyć. Natomiast drugim sposobem jest Widzewski WF, czyli inicjatywa, która ruszy już w najbliższych dniach, gdzie będziemy prowadzili takie zajęcia, będziemy promować piłkę nożną poprzez sport, poprzez zajęcia wychowania fizycznego, będziemy zachęcać do tego, aby dzieci z nami współpracowały, żeby rodzice zbudowali, a inaczej może, żebyśmy my zbudowali na tyle duże zaufanie, aby rodzice byli gotowi oddać swoje pociechy właśnie do nas. To wszystko ma spowodować nie tylko wzmożenie tego, aby było nas jak najwięcej, ale przede wszystkim ułatwić
marzenia niektórym tym młodym ludziom, gdzie nie wszyscy mają okazję, żeby do nas dołączyć. Niekiedy wynika to z jakiejś bojaźni, lęku, strachu albo wydawania się tego, że to nie jest dla nas, a tak naprawdę to wcale tak źle nie wygląda i chcemy jeszcze przybliżyć tą drogę dla wszystkich zainteresowanych. Mam wrażenie, że wielu oglądających, wielu słuchających też tego, co mówisz, ma świadomość tego, że w struktury Widzewa weszła też drużyna dziewcząt. Ten awans pierwszej drużyny do Ekstraklasy nieco na pewno wszystkie te elementy rozwojowe także w Akademii przyspieszył. To jest nowość. Wiele osób może jeszcze o tym nie wiedzieć. Dziewczynki też trenują w Widzewie. Dziewczynki też trenują w Widzewie. Jest to faktycznie nowa inicjatywa, tak jak mówisz, od niedawna dopiero ruszająca. Też zainteresowanie zaczyna być coraz większe. Oczywiście wszystkie chętne dziewczynki do nas zapraszamy, co jest rzeczą oczywistą. Natomiast myślę, że to nie na tym się tylko skończy, że te zajęcia będą dla młodych dziewczynek. Natomiast chcielibyśmy, aby ta kontynuacja występowała aż do późniejszych kategorii wiekowych. Wiadomo, że wszystko to, co zaczynamy robić, jest dopiero początkiem, ale ma spowodować też jakby ten cel, który będzie, myślę, że mam nadzieję, przynajmniej, że uda nam się go zrealizować, występu dziewczynek na poziomie profesjonalnym jako Widzewa. Czepię się jeszcze, tak brzydko mówiąc, tego tematu zaglądania do szkół, do przedszkoli, jeśli chodzi właśnie o przedstawicieli młodego Widzewa. Uważasz, że właśnie taki bezpośredni atak, taki panterzy skok i na te dzieci, na tych rodziców, to jest taka praca organiczna, którą musi młody Widzew wykonać, czy mimo wszystko sama marka już wiele załatwia? Marka na pewno bardzo dużo załatwia. Jesteśmy znani w społeczeństwie nie tylko tutaj regionalnym, ale myślę, że w skali ogólnopolskiej, co najlepiej pokazują wszelkie notowania po meczach pierwszej drużyny i na stadionach. I mówi się bardzo dobrze o kibicach, więc trudno nie słyszeć o Widzewie. Natomiast jakby intencją w ogóle takiej inicjatywy jest to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli nie musimy tego robić, ale bardziej chcemy wyławiać dzieci, które są sprawne, które potrafią poprawnie się poruszać, które mają mnóstwo pasji i zaangażowania do sportu, które poprzez sport daje im mnóstwo uśmiechu i radości. Jakby my też chcemy być takim miejscem. Młody Widzew, proszę pamiętać o tym, że to nie jest jeszcze poziom profesjonalny. To nie są zawodnicy, za których możemy ręczyć, że wszyscy będą grali w piłkę profesjonalnie. Natomiast Młody Widzew jest miejscem, który ma spełnić różne obszary. Ma spełnić obszary wychowania młodego człowieka, zachęcenia go do odpowiedniej systematyki, do poniekąd pewnego rodzaju odpowiedzialności, do tego, żeby chciało coś ze swoim życiem robić, żeby szukało, żeby potrafiło odkrywać to, co jest dla niego ważne, a my takim miejscem chcemy być po prostu. Na zakończenie, bo nie mogę się powstrzymać, żeby nie zapytać. Wyobraźmy sobie, że wpadasz do takiej szkoły, próbując rozreklamować młody Widzew. Jak wygląda tak krok po kroku taki pomysł właśnie na taką sytuację, czysto na razie to hipotetycznie? Jest to połączenie z inicjatywą, która już jest prowadzona przez klub, czyli Widzewą Tour, gdzie wraz z piłkarzami pierwszej drużyny szkoły są odwiedzane, więc naszym pomysłem będzie połączenie i skorelowanie jakby tych dwóch wydarzeń. Po pierwsze oczywiście wizyta tych znanych już osób i możliwość rozmowy z nimi, czy wzięcia autografu, bądź po prostu obcowania i zadania mnóstwa pytań, których na pewno młodzi ludzie mają, albo przybliżenia, w jaki sposób można osiągnąć sukces. Natomiast drugim etapem będzie właśnie uczestniczenie w takich młodych ludzi w zajęciach wraz właśnie z znanymi postaciami. My oczywiście będziemy prowadzić takie zajęcia, będzie to też jakiegoś rodzaju element szkoleniowy dla wychowawców WF-u, dla osób, które chciałyby zrozumieć w sposób bliższy funkcjonowanie piłki nożnej i budowanie jakby samych zajęć sportowych. Jest to poniekąd przedstawienie naszego pomysłu na to, jak powinny być organizowane zajęcia, ale no jakby
dalej tym celem będzie zachęcanie dzieci do sportu. Czyli musi być dobra atmosfera, chcemy, żeby to była dobra atmosfera, chcemy, żeby dzieci się dobrze na tym bawiły. No i oczywiście nie możemy wparować do szkoły, która nie będzie nas chciała, bo chcielibyśmy zachęcać wszystkich do zgłoszeń do tego, abyśmy my mogli się tam pokazać. Natomiast jeżeli ktokolwiek jeszcze takiego zgłoszenia nie dokonał, to zachęcam, żeby zrobili to jak najszybciej. Natomiast my w żaden sposób inwazyjny, bardziej w sposób wzajemnej współpracy dokonywali takiego przebiegu wydarzenia, jakie obie strony mogłyby oczekiwać. Czyli jeżeli będą jakiekolwiek pomysły ze strony szkół, w jaki sposób moglibyśmy ten czas przeprowadzić i go wykorzystać, to oczywiście jesteśmy jak najbardziej do tego gotowi i elastyczni, aby takie rozmowy podjąć. No to na zakończenie mam dla Ciebie coś na kształt challenge'u. Wyobrażamy sobie taką czysto hipotetyczną sytuację. Jestem Piotr Turek, chcę zachęcić rodziców do tego, by swoje dziecko zapisali do Młodego Widzewa. Mówię to wprost do kamery, co robię. Przyłączajcie się, dołączajcie się do nas. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Chcemy mieć jak najszerszą rzeszę osób zainteresowanych z nami, nie tylko kibicowaniem, ale przede wszystkim udziałem w naszych zajęciach. Fajnie mi się trenowało, aż pozostałem, grałem, się uczę, żeby być piłkarzem naprawdę dużo.